Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony i przychodzę do Was jak co tydzień z nowym filmem. Dzisiaj powiem trochę na temat ogólnej sytuacji na rynku, o cenie bitcoina, o Chinach, oraz mam dla Was, oraz mam dla was bardzo, bardzo ciekawy projekt. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę bomba w świecie kryptowalut. Trochę o nim opowiem, ale to dopiero później. Na początek, jak za każdym razem, pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, i wszystko co tu usłyszycie jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. A przed jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, zalecam zrobienie własnego researchu. Jak wejdziemy sobie na stronę coin360.com, możemy zobaczyć piękną zieleń. Dawno już nie widzieliśmy tak dużych wzrostów na kryptowalutach. Dzisiaj bitcoin jest zaledwie pół, na półprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin, ale ostatnio mieliśmy dosyć duży wzrost bitcoina, jak i innych kryptowalut. I jak myślicie, czego to może być zasługą? Moim zdaniem, i nie tylko moim, jest to zdanie ogólnie społeczności kryptowalut. Wzrosty w świecie kryptowalut oraz bitcoina możemy zawdzięczać prezydentowi Chin, który powiedział, że Chiny powinny wykorzystać szansę na przyjęcie blockchain. Jak zjedziemy sobie tutaj trochę niżej, to możemy przeczytać, że Xi, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej i Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin, powiedział, że kraj musi wykorzystać okazję, jaką daje technologia blockchain. Przemawiając w ramach 18 zbiorowego badania biura Politycznego Komitetu Centralnego w czwartek w Pekinie, Xi powiedział, że technologia blockchain ma wiele zastosowań w Chinach, wymieniając tematy dofinansowania przedsiębiorstw, do masowego tranzytu i łagodzenia ubóstwa. I tutaj mamy jego cytat. Musimy potraktować blockchain jako ważny przełom dla niezależnej innowacji podstawowych technologii. I jak możemy tu zobaczyć, artykuł ten został opublikowany 25 października. I jak wejdziemy sobie na wykres ceny bitcoina, to możemy zobaczyć, od 25 października mieliśmy bardzo, bardzo duże wzrosty. Cena przekroczyła nawet na chwilę 10 tysięcy dolarów. Przy czym trzeba zauważyć, że ten wolumen za bardzo nie wzrósł. Później mieliśmy chwilową korektę i dzisiaj mamy dalsze wzrosty. Wypowiedź prezydenta Chin bardzo szybko zadziałała na społeczność w Chinach. Jak możemy tu zobaczyć, Cole Kennedy wstawił wykres wyszukiwania w internecie słów blockchain i bitcoin. I jak możemy zobaczyć, 23 października blockchain to było 777 tysięcy wyszukań i bitcoin 572 tysiące wyszukań. Zaledwie dwa dni później, 25 października, słowo blockchain było wyszukiwane. Ponad 9 milionów razy, a słowo Bitcoin ponad milion. Tu na tym wykresie możemy zobaczyć, jak szybko w stosunku do ostatnich miesięcy wzrosło wyszukiwanie słowa blockchain oraz Bitcoin i możemy zobaczyć tu pionową świecę do góry, co jest bardzo, bardzo dobrym znakiem, i może oznaczać napływ bardzo dużego kapitału w rynek kryptowalut. Wszyscy pewnie dobrze wiecie, że kryptowaluty w Chinach są zakazane, ICO jest zakazane, kupowanie sprzedawanie jest zakazane. Dlatego też to wyszukiwanie miało tak małe cyfry, a teraz sytuacja może się bardzo odwrócić. Co warte jest jeszcze uwagi, możemy zobaczyć na projekty chińskie takie jak Byto, Ontology, Nebulas, iOST, Kutum oraz Neo. Wzrosły bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Ja wiem, że wszystkie inne projekty też wzrosły, ale tutaj projekty chińskie wzrosły dużo, dużo bardziej. Zobaczmy bytom na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy 28 października, jest 78% na plusie ontologii, 32%, Nebulas 31%, Neo zaledwie 9%, ale jak wejdziemy na karty Neo i zaznaczymy sobie tu 24, to możemy zobaczyć, że cena urosła z 6 dolarów 84 centów. W maksymalnym poziomie aż do 12 dolarów 61 centów, co oznacza prawie 100% wzrost. No, dawno nie mieliśmy takich wzrostów na altcoinach. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja inwestuję głównie w altcoiny. Dzień później, po wypowiedzi prezydenta Chin. Pojawiła się taka wiadomość, że Kongres Chiński uchwalił ustawę o kryptografii. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, to możemy przeczytać, że Komitet 13 Narodowego Kongresu Ludowego w Chinach uchwalił w sobotę ustawę o kryptografii, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku. Dalej możemy czytać, Podczas gdy Chiny nadal zakazują handlu kryptowalutami, kryptografia jako inteligentna podstawa technologii blockchain. Może być kluczem do dążenia kraju do zwiększenia konkurencyjności na rynku blockchain. Jest to kolejna dobra wiadomość. Bardzo szybko kongres zaczął działać, bardzo szybko zaczęli wprowadzać nowe ustawy. Na razie nie ma informacji, co ta ustawa zawiera, ale miejmy nadzieję, że ban na kryptowaluty w Chinach od 1 stycznia 2020 roku zostanie zniesiony. Co może być kolejną bardzo, bardzo dobrą wiadomością. Biorąc pod uwagę, że za 198 dni, 18 godzin i 32 minuty będziemy mieli halving bitcoina, jest on przewidywany na 14 maja. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest halving, tak w skrócie powiem, że jest to zmniejszenie nagrody dla górników wydobywających bitcoiny i zmniejszy się on o połowę z 12,5 bitcoina do 6,25. Jak historia nam już pokazała, każdy halving przynosił dosyć duże wzrosty na Bitcoinie. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Z tego co widać Hossa jest już tuż tuż, a jeszcze do tego dojdzie rynek chiński, także ja jestem bardzo zadowolony na te wszystkie informacje. To może tyle na temat Chin i Bitcoina, i teraz chciałem Wam pokazać bardzo, bardzo ciekawy projekt, który moim zdaniem ma ogromny potencjał na zaistnienie w świecie kryptowalut. Najpierw przypomnę Wam o takiej przeglądarce, jaką jest Brave Browser. Jest to projekt kryptowalutowy, który ma swoją kryptowalutę o nazwie Basic Attention Token. Przeglądarka do pobrania jest całkowicie za darmo. I jak twierdzą twórcy, jest super bezpieczna, super szybka, zawiera adblock, czyli blokowanie reklam. A jeżeli sobie te reklamy odblokujecie, to zarabiacie tokeny BAT za oglądanie tych właśnie reklam. Jak sobie wejdziemy na... Coin Market Cap możemy zobaczyć, że cena Basic atation token wynosi 24 centy, ale nie o tym chciałem teraz mówić. Brave Browser przegląda, przeglądarka Brave cieszy się bardzo, bardzo dużą popularnością. Liczba pobrań cały czas wzrasta, można powiedzieć, że Brave jest na topie, a jest to tylko przeglądarka, która daje zarabiać w kryptowalutach, a wyobraźcie sobie teraz system operacyjny i takie coś właśnie dla was znalazłem. Liberty OS. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was słyszał o tym projekcie. Jak na razie jest to tylko ICO, ale jest to jedno z bardzo niewielu ICO, które podczas Initial Coin Offering ma już gotowy produkt. Jak możemy zobaczyć, można już pobrać. Na dzień dzisiejszy ta strona nie działa. Ja wczoraj pobierałem Liberty OS. Dzisiaj mają jakiś problem z serwerami, ale tak, mają już gotowy produkt i można pobrać ich system operacyjny. Co to jest system operacyjny? Chyba nie muszę nikomu mówić, każdy z Was wie. To jest coś takiego, jak macie na swoich komputerach typu Windows czy Mac. No, tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy ta strona nie działa, nie wiem dlaczego, ale ja już zdążyłem pobrać Liberty OS i będę testował, czy faktycznie działa tak, jak zapewniają twórcy. Dlaczego chciałem Wam pokazać ten projekt? Właśnie dlatego, że już mają gotowy produkt i dopiero rozpoczęli ICO można na tym naprawdę bardzo dużo zarobić, a przejdźmy teraz trochę do, szczegół, do szczegółów. Liberty OS jest bardzo szybkim, bezpiecznym oraz mało wymagającym systemem operacyjnym na każdy komputer i nie musicie w tym przypadku odinstalowywać swojego starego systemu, na przykład Windowsa, żeby zainstalować Liberty OS. Może go pobrać każdy i każdy może go teraz zainstalować. Ja go na razie tylko pobrałem. Lada dzień będę chciał go zainstalować i przetestować. Jest to system operacyjny na blockchain, oczywiście. Jak zejdziemy trochę niżej, możemy zobaczyć wizję tego projektu. I tak jak powiedziałem, skupia się on na prywatności użytkowników, na bezpieczeństwie, na szybkości, na skalowalności. Zapowiada się bardzo, bardzo dobry projekt. Jak twórcy przedstawiają tu na stronie, jest to pierwszy na świecie system operacyjny na blockchain, który zawiera wszystkie aplikacje, których używamy na co dzień takich jak cały zestaw Office, czyli wszystkie składniki, jakie zawiera Microsoft Office typu Word czy PowerPoint, może być używany do gier, jest wysoce prywatny oraz zabezpieczony i zawiera oczywiście system AdBlocker, dzięki któremu możemy albo nie oglądać reklam, albo oglądać reklamy i na nich zarabiać. Jak zejdziemy trochę niżej, możemy zobaczyć, że wspiera on kryptowaluty. Tak, ma on wbudowane portfela do Bitcoina, Ethereum, Monero i wielu, wielu innych. Przeglądarka, która jest wbudowana w system to przeglądarka Tor, nie wiem jeszcze co to jest za przeglądarka, będę musiał ją sprawdzić. Oraz zapewnienie twórców LibertyOS nie śledzi zachowań użytkowników i bardzo szanuje ich prywatność. Co mi się bardzo podoba, nie wiem czy wiecie, czy czytaliście kiedyś regulamin, który zaakceptowaliście używając Windowsa czy, czy Maca ale generalnie śledzeni jesteśmy na każdym kroku, wszystko co robimy na komputerze, wszystko jest jawne i wszystko trafia do twórców tych systemów. Jak zejdziemy trochę niżej, to możemy zobaczyć na jakiej zasadzie będziemy zarabiać tokeny LIB, tokeny LibertyOS. Usługodawca, który będzie chciał umieścić swoje reklamy na systemie będzie musiał Posiadać tokeny LIP, żeby je wystawić. Ty, jako użytkownik, możesz albo zablokować reklamy, albo te reklamy oglądać i zarabiać tokeny LIP. I tak samo jest z aplikacjami. Pobierając różne aplikacje, możesz płacić w tokenach LIP. Te aplikacje, oczywiście, które będą płatne, te, które są darmowe, no to są darmowe. I tymi tokenami LIP możesz wspierać deweloperów danych aplikacji. Zejdziemy trochę niżej. Oprogramowanie jest dystrybuowane za pomocą systemu zarządzania pakietami. Które uniemożliwia rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania oraz wbudowany adblocker, który zapobiega wyświetlaniu się reklam. Jak zejdziemy trochę niżej, możemy zobaczyć, że system Liberty OS działa równie dobrze na starych, jak i na nowych komputerach, ponieważ ma bardzo niskie wymagania sprzętowe w przeciwieństwie do systemu Windows oraz Mac. Liberty OS ma wbudowane, tak jak już wcześniej mówiłem, wszystkie. Biznesowe narzędzia, narzędzia typu dokumenty, arkusz kalkulacyjny, prezentacje itd., itd. Widzimy na screenshotach, że jest to praktycznie identyczne jak w Microsoft Office. Trzeba tu zaznaczyć, że to wszystko jest darmowe, dostarczane wraz z systemem operacyjnym, co jest kolejnym dużym plusem tego projektu. Nie zbudowali oni tylko systemu operacyjnego, ale zbudowali wszystkie potrzebne narzędzia, którymi posługujemy się na co dzień. Im więcej się przyglądam temu systemowi, tym bardziej mi się on podoba. Jak zejdziemy trochę niżej, to możemy zobaczyć, oczywiście, że mam wszystkie gry, które są w Windowsie, czyli pasjans, szachy, pewnie z sapera też ma. Tutaj możemy zobaczyć, że jest on idealny dla użytkowników kryptowalut, ponieważ obsługuje on wszystkie portfele kryptowalutowe. Oczywiście ma wbudowane wszystkie programy do odtwarzania muzyki, filmów, do edycji zdjęć. Jak zejdziemy trochę niżej, to mamy team, o którym, te, o którym też zaraz powiem. Liberty OS ma dwa white papery. Jeden taki głównie skupiający się na opisaniu, czym w ogóle jest system i czym on różni się od aktualnych systemów, które mamy na rynku. Przeczytałem oba te white papery. Są one dosyć łatwe do, do czytania. Są opisane normalnym językiem. Nie ma tu żadnych. Danych technicznych, a nic takiego, co mnie trochę niepokoi, wolałbym też zobaczyć, jak to działa trochę z technicznego punktu widzenia, albo żeby specjaliści mogli się tym przyjrzeć. Główne cechy Liberty OS, który, które sprawiają, że są lepszy od Windowsa, to takie jak na przykład, że system Liberty OS można zainstalować na dowolnej ilości komputerów i jest on całkowicie darmowy w przeciwieństwie do Windowsa, który jest drogi i możemy go zainstalować tylko na jednym komputerze. System Windows jest dużo wolniejszy w porównaniu do Liberty OS. Tak jak wcześniej wspominałem, ma on bardzo niskie wymagania sprzętowe. Jak zapewniają twórcy w systemie operacyjnym Liberty, awaria oprogramowania i procesów są znacznie rzadsze. Ponadto, każda aplikacja jest całkowicie samodzielna. Rzadka awaria aplikacji nie wpłynie na system operacyjny ani żaden inny, ponieważ aplikacje są niezależne. Jest brak programów, które instalują się automatycznie. Liberty OS jest całkowicie czysty podczas instalacji, gdzie w Windowsie mamy nawet wymuszone reklamy zaraz po instalacji systemu Windows. Liberty OS nie gromadzi żadnych danych z jakiegokolwiek powodu, takiego jak ukierunkowanie na reklamy, objętość oprogramowania całkiem czysty system. Liberty, OS, podobnie jak zresztą Windows, waży około 4 GB, ale po aktualizacjach Windows to jest około 40 GB, a Liberty wraz ze wszystkimi tymi pakietami, którymi przedstawiłem Was wcześniej, to jest 20 GB. I aktualizacje systemu są szybkie i nie wpływają w żaden sposób na działanie systemu. Windows jest bardzo podatny na wirusy. A programy antywirusowe znacznie, wyko znacznie wykorzystują zasoby systemowe, co spowalnia nasz komputer. Liberty jest dużo bardziej odporny na wirusy i nie wymaga dodatkowego, zazwyczaj płatnego oprogramowania. Jeżeli chodzi o prywatność, to podstawowe zasady i obietnice Liberty OS obejmują prywatność użytkowników, bezpieczeństwo i kontrolę danych osobowych. Żadne dane osobowe nasze nie wypływają poza nasz komputer. Liberty OS nigdy nie zbiera. Danych z waszego komputera, gdzie Windows zbiera wszystkie dane. Kolejny plus to aktualiz aktualizacje. Pełna kontrola aktualizacji w Liberty OS, brak wymuszonego ponownego uruchomienia systemu i nie obciążają one tego systemu. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy projekt, już nie mogę się doczekać, aż go zainstaluję i, i zacznę z niego korzystać. Tutaj drugi whitepaper mówi trochę o samym tokenie. Jak możemy tu zobaczyć, token lip będzie na Binance Chainie. Co jest ogromnym minusem tego projektu, to ICO skończy się w czwartym kwartale 2021 roku, to jest za dwa lata. To jest jeden z dwóch, który znalazłem, ale bardzo, bardzo duży minus, ponieważ nie wiemy, co się stanie z rynkiem kryptowalut za dwa lata, nie wiemy, co będzie za rok, a co dopiero za dwa lata, i czy nasze pieniądze czasem nie przepadną. Tu warto dodać, że podczas inwestowania w ICO otrzymujemy 50% więcej tokenów za to, że dotrzymamy je do końca i cena jednego tokena LIP to 1 cent dolara amerykańskiego. Ekonomia tokena: 70% tokenów LIP będzie sprzedane w ICO i po zakończeniu ICO wszystkie tokeny Liberty OS, czyli Max Supply, będzie dostępna od razu. Nie ma żadnych ukrytych tokenów, które będą uwalniane później. 12% tokenów LIP będzie przeznaczone dla twórców, 5% na developer bounty. Czyli chodzi tam o znalezienie błędów w programowaniu i programiści za to będą nagradzani. Oraz na marketing 13%. Kolejnym bardzo dużym minusem jest ilość tokenów, ponieważ 70% ma być sprzedane w ICO, a te 70% wynosi 8,8%. Miliarda tokenów. Jest to bardzo, bardzo duża ilość, co też trochę zniechęciło mnie do tego projektu, do inwestowania w ten projekt generalnie, ponieważ przy szybkim przeliczeniu Basic Attention Token jest na 28 pozycji według rankingu CoinMarketCap. Aktualna ilość w obiegu to miliard 350 milionów i cena tokena wynosi 24 centy. I jeżeli sobie przeliczymy, że Liberty OS zaraz po wyjściu na giełdę miałby ten sam Market Cap co Basic Attention Token, to cena jednego tokena LIP wynosiłaby 3 centy, co daje nam fakt, trzykrotny zwrot z inwestycji, ale wątpię, że po wyjściu na giełdę od razu będzie na 28. miejscu i jego Market Cap będzie przekraczał 330 milionów dolarów. To jest kolejny duży minus projektu Liberty. Powiem jeszcze trochę na temat timu. Team jest niezwykle dobry. Mają bardzo, bardzo dobry team. Twórca projektu to absolwent Barclay oraz Stanford. Ma doświadczenie w Microsoftcie. w Product Officer jest, co ciekawe, z projektu Brave. Absolwentka Harvardu. Niżej zejdziemy. CMO, ukończony Harvard. Doświadczenie w Deutsche Bank. COO, doświadczenie w niemieckiej telewizji. Niżej zejdziemy. CTO, doświ doświadczenie w Microsoft oraz IBM. Następny ukończył Berkeley. CFO, doświadczenie w Barclays oraz Deutsche Bank. Głowa marketingu pracowała w Amazonie. Kolejny członek teamu BNP Paribas. Team jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zobaczcie, doświadczenie Microsoft, doświadczenie Microsoft Google doświadczenie Microsoft, doświadczenie UBS. O jest tu nawet Aleksander Bosch, który ma doświadczenie w BMW oraz Jessica, która jest z Bloomberga. Jest niezwykle dobry team, bardzo, bardzo dobry team. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że jest to jakiekolwiek oszustwo z takim teamem. Ja sprawdziłem ich profile na LinkedIn, można je zweryfikować, mają bardzo dużo kontaktów na LinkedIn. Jest to bardzo doświadczony, bardzo wykształcony zespół, co jest kolejnym ogromnym plusem tego projektu. Jak zejdziemy sobie na sam dół, możemy zobaczyć, że Liberty OS jest prowadzony przez firmę Liberty Blockchain Technologies UG. Pozwoliłem sobie sprawdzić tę firmę. Faktycznie firma jest zarejestrowana od 19 września 2019 roku w Niemczech. Więcej informacji tutaj niestety nie znalazłem, ale tak, firma jest zarejestrowana. Także co tu dużo mówić? Dwa podstawowe minusy. ICO trwające 2 lata, jest to bardzo, bardzo długo i nie wiemy, co z tym projektem może się dziać za 2 lata. Ogólnie, co ze światem kryptowalut może się dziać za 2 lata. Drugi minus to ilość monet. Bardzo cieszy mnie, że od razu będzie Max Supply wypuszczony na giełdy, ale ilość monet, nawet w ICO 8,8 miliarda monet lip, nie wróży jakimiś super dobrymi zwrotami z inwestycji. ICO dopiero powstało. Mam nadzieję, że z biegiem czasu i zainteresowaniem Liberty OS, twórcy zmienią zdanie na temat tego ICO. I zakończy się ono trochę szybciej. Bardzo bym tego chciał. Jeżeli tak się stanie, to ja na pewno zainwestuję w ten projekt. Na razie będę się przyglądał i sprawdzał, jakie kroki podejmują twórcy. Pamiętajcie, że jest to już działający system operacyjny, który można ściągnąć i przetestować. To znaczy, dzisiaj nie można ściągnąć. Ale wczoraj jeszcze było można ściągnąć. Dam wam znać, jak przetestuję ten system operacyjny, który również posiada adblockera, którego możemy odblokować i zarabiać w kryptowalutach za oglądanie reklam, który ma być bardzo szybki, skalowalny, bezpieczny oraz prywatny. Same plusy naprawdę wydaje mi się, że może to być bomba w świecie kryptowalut. Ciekaw jestem w Waszej opinii. Powiedzcie mi, co myślicie na temat tego projektu. Czy jesteście zainteresowani, czy będziecie go śledzić? Ja nie mam zwyczaju inwestowania w ICO, ale jeżeli twórcy zmienią zdanie co do długości trwania tego ICO, to będę rozważał inwestycje w ten projekt. Jeszcze raz napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym projekcie. Ciekaw jestem Waszego zdania. Na dzisiaj to będzie wszystko. Do usłyszenia, cześć.